Ja osobiście bym starał się w tym całym doświadczeniu Halloween po prostu znaleźć jakiś wspólny mianownik, coś takiego, co pozwoliłoby mi rozmawiać z tymi dziećmi i przekazać pewne doświadczenie chrześcijańskie. No, nie stawałbym do konfrontacji, nie stawałbym do agresji. Zresztą chrześcijaństwo przez wieki wykorzystywało różne zwyczaje, ale też i różne myśli. No właśnie, żeby... bo jakoś marzanna przeszła, topienie marzanny przeszło, wianki zostały zaadoptowane przez... Ja powiem jeszcze ostrzej. No, rozmawia pani z dominikaninem, gdzie święty Tomasz z Akwinu potrafił po prostu całą filozofię pogańską, powiedzmy, ale taka to była grecka, poczynając od Arystotelesa, po prostu to ochrzcić. I tutaj też bym podszedł do tego w ten sposób, żeby jednak znajdywać płaszczyznę do rozmowy z tymi dziećmi. A dzieci są bardzo chłonne, dzieci są bardzo otwarte. Sama pani jako matka wie, że można prawie każdy temat wykorzystać do rozmowy z dziećmi. Także nie szedłbym na taką konfrontację, bo ona wytwarza po prostu obronny system i wytwarza pewną agresję i właściwie jest niepedagogiczna. Czy jest możliwe współistnienie obyczaju Halloween z jednej strony w Wigilię Wszystkich Świętych i z drugiej strony ta refleksja w dniu 1 listopada? Pewno jest to bardzo trudne, ale podejmowałbym taki trud, żeby starać się wykorzystać tą symbolikę, to znaczenie Halloween, aby przekazać orędzie chrześcijańskie. A co by ojciec powiedział tym, którzy twierdzą, że to jest jakiś wstęp, Halloween to wstęp do satanizmu? Wie pani, to przypomina mi debatę o Harrym Potterze. Ja akurat się tym troszeczkę zajmowałem i kiedyś w Lublinie zaproponowałem taką dużą debatę Harry Pottera, chrześcijańskie wartości. I muszę powiedzieć, że wielu ludzi, którzy zajmują się odczytywaniem literatury dziecięcej, bardzo mi za to dziękowało. A jednym z najbardziej śmiesznych jak gdyby doświadczeń związanych ze spotkaniem. Zaprosiłem pana Roberta Gembla, pana Kledzika, którzy wydawali Harry Pottera i po 4 godzinach takiej debaty 15-letni chłopiec, który wziął udział w tym jako widz, powiedział, że on właściwie nie rozumie tej rozmowy, bo przecież w Harrym Potterze występuje ojciec chrzestny Harry'ego Pottera i rozłożył całą dyskusję po prostu, sprowadził ją na ziemię. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.